Wrocławska zorganizowała Dzień Kobiet. Przed nami właśnie autobus, który wielokrotnie widzieliście na moim kanale, czyli 442, który jeździ po mieście i pozdraje pasażerów i pozdraje kobietom kwiaty. Przyjechać tym autobusem w Wypolmuncie. A pamiętam go jeszcze z czasów, kiedy był w ruchu liniowym, to łezka wokół się kręci, także no, za każdym razem, kiedy wyjeżdżam, rozmawiają ze mną pasażerowie, którzy mają możliwość przejażdżki, właśnie wspominają o tam dość. Że w momencie,
momencie, kiedy 4-4-2 wyjedzie na miasto, na pewno będzie spełniony. Jak widzicie, tutaj gość, który robi zdjęcia, zawsze ten autobus spotyka się z dość dużym zainteresowaniem przechodniów, ponieważ no, nie ma już takich autobusów. W Polsce jeżdżących zostało niewiele. Chyba najstarszy, jeśli chodzi o PR110U, to jest w KMK Warszawa, jest troszeczkę starszy i tak odzerowany w 100%. U nas są tutaj drobne detale, ale z racji tego, że no ciężko już dostać części do takiego autobusu, którego właściwie produkcja zakończono w 1984 roku. Jeśli chodzi o model U, jeśli chodzi o model M, no to był produkowany do 90 tak któregoś. No tam nieznaczne różnice, oczywiście jak ktoś się zna, to bez problemu wyłapie. Ja Wam dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.